meta 42. rajdu Żubrów Zakopane. Drodzy Państwo, w tym rajdzie startowało wielu znakomitych polskich kierowców rajdowych. Niestety, wśród nich zabrakło dwóch naszych naprawdę wielkich, wielkich kierowców, mianowicie Janusza Kuliga i Mariana Bublewicza. Ale drodzy Państwo, ich tutaj nie było, ale my cały czas o nich pamiętamy. Taki teraz czas, że wspominamy tych, którzy odeszli, także kierowców rajdowych. Janusz Kulik zginął tragicznie 13 lutego 2004 roku, ale ciągle jest w naszej pamięci jako uśmiechnięty, wesoły, sympatyczny człowiek i wspaniały kierowca. Pewnie nie chciałby, aby wspominać go smętnie, z nutką pesymizmu. Dlatego przypominamy przede wszystkim, jakim był wspaniałym kierowcą, jak szybko jeździł, jak zdobywał wielką sympatię kibiców. Szczególnie pamiętam go z takich sytuacji, w których ja czułem, że jest mi ciężko, że ja już nie dam rady, brakowało sponsorów i gdzieś nie widziałem się z Januszem tydzień przykładowo i przez ten tydzień coś mi zaczęło się nie układać, już myślałem, że to już koniec, że już nie będę startował i zawsze jak jechałem do Janusza, to wiedziałem, że on mi naładuje te akumulatory, że wyjadę od niego i będę głowę do góry miał podniesioną i sobie na pewno się uda. I rzeczywiście, faktycznie zawsze tak było. Ile razy do niego przyjechałem, widział, że coś mnie gryzie, coś jest nie tak, no albo rajd nie poszedł za dobrze, albo no nie mamy takiego budżetu, jakbyśmy chcieli. No nigdy ten człowiek nigdy nie wypuścił mnie, żebym wyszedł z jakąś miną kwaśną, żebym mnie... Nie wierzył w to, że to się uda i że na pewno będzie dobrze. No zawsze te jego pamiętne słowa, nic się nie przejmuj, będzie dobrze jeszcze. Przejdźmy pierwszy raz pokusem chyba. No nie byłem w stanie w ogóle zauważyć, co on robi dopiero później, jak już się jakby oswoiłem z tym jego stylem jazdy i z tym, że to naprawdę szybko bardzo się wszystko dzieje, to wtedy zacząłem właśnie podglądać. U niego szalenie mi się podobało, on bardzo miękko jeździł, naprawdę w środku było widać, że on nie walczy z tym samochodem, tylko no wręcz z uśmiechem na twarzy prowadzi tak płynnie, pięknie ten samochód i tego też się, ja się tego starałem właśnie od niego uczyć, żeby nie walczyć z samochodem, żeby mieć taki spokój, luz w samochodzie, a automatycznie jechać szybko, no naprawdę robi to po mistrzowsku. Ponad 4 lata minęło od śmierci Janusza Kuligi, ale kibice nie zapomnieli. Ciągle pojawiają się transparenty Janusz Kulik pamiętamy. Ale czy pamiętają kibice również Mariana Bublewicza? Od jego śmierci minęło ponad 15 lat. Przypomnijmy sobie, jak jeździł Bubel. No w sumie w ostatnich tych 3-4 latach jeździmy chyba po to, żeby po prostu w Polsce wygrywać, starać się wygrywać, ponieważ dysponujemy dobrym sprzętem i w sumie nam to jakoś wychodzi. Wspaniały, ciągle uśmiechnięty kierowca. Miałem okazję przeprowadzać z nim wiele wywiadów. Zawsze serdeczny, ciepły i profesjonalny. Wicemistrz Europy z 92 roku, 6-krotny mistrz Polski, w tym 4-krotnie pod rząd w latach 89-92. W Polsce przecierał szlaki profesjonalnego rajdowania. W 1991 roku stworzył profesjonalny zespół Marlboro Rally Team Poland. Lubiany zarówno przez kierowców, jak i przez kibiców. Dla wielu był wzorem i pozostanie wzorem. Zginął jadąc z przynależnym mistrzowi numerem 1 na zimowym rajdzie dolnośląskim, w którym triumfował 7 razy z rzędu. Jego śmierć spowodowała całkowitą zmianę standardów bezpieczeństwa obowiązujących na trasach rajdowych w Polsce. Marian Bublewicz. Tym razem oglądamy go, jak wygrał rajd Wisły, jeden z wielu wygranych przez niego rajdów.
wielki triumf wspólnie z Ryszardem Rzeszkowskim, z którym również jechał podczas tragicznego wypadku.